Dzień dobry, moi drodzy. Mamy dzisiaj który? 20, poczekajcie, 20, 21, 22, 23 chyba dzisiaj jest, nie? Dobrze ja mówię? Chyba tak, chyba dzisiaj jest 23 dzień listopada. Na pewno jest czwartek, to wiem. Nie ma dzisiaj koniec żadnego specjalnego święta, w sensie były tam jakieś różne, ale takie żadne mnie nie porwało. Więc będzie dzisiaj dzień bezświąteczny, czyli dzień najlepszy na świecie, bo to jest świętowanie nasze, moje i twoje. Takie będzie właśnie dzisiaj świętowanie. A będzie dzisiaj w ogóle super odcinek, super ciekawostce. Ale to za chwilę. Czołóweczka, jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i bardzo was zapraszam na dzisiejsze spotkanie, z którego to oczywiście niezmiernie się jak zawsze cieszę. Kochani, ciekawostka. Wiecie, że na świecie, już wam o tym mówiłem pewnie w kilku odcinkach, są czasem różne dziwne prawa, różne zwyczaje, różne obyczaje, różne też takie zasady finansowe i podatkowe. Dzisiaj będzie właśnie z tej ostatniej dziedziny, czyli najdziwniejsze podatki świata. Otóż uważam, że jednym z najgłupszych, naprawdę najgłupszych i najdziwniejszych podatków świata, który jednak funkcjonuje w wielu miejscach, aczkolwiek przede wszystkim w jednym kraju, a szczególnie w jednym rejonie, jest tak zwany podatek od cienia. No to jest jakiś absurd. Kochani, we Włoszech, to jest w Wenecji, ale nie tylko, zaczęło się to chyba w ogóle w Piemoncie, czy gdzieś tak, tam w tych północnych rejonach Włoch, ale w Wenecji to jest najbardziej znane, ten było najbardziej protestowane, wprowadzono podatek od cienia. Co to znaczy? Jest to podatek od wszystkich tych sklepikarzy, tych, co mają kawiarnie, co mają restauracje, co mają sklepy i tak dalej, którym to te, jak się nazywają takie te daszki, co wychodzą, wiecie, na ulicę? To się jakoś nazywa, rolety i te, kurczę, zapomniałem teraz tej nazwy. No nieważne, to takie, co wychodzi na ulicę, nie? Co robi cień. Szyldy reklamowe, które wiszą i które rzucają cień na ulicę, a ulica jest własnością miasta. Więc jeżeli jakiś cień pada na ulicę, to właściciel tego cienia, w sensie tego, co rzuca ten cień, musi zapłacić podatek od cienia. To wychodzi tam około chyba 100 euro rocznie. Wielkie były w ogóle protesty, ale to wprowadzono i w ogóle tak jest do dzisiaj. W Wenecji po prostu płaci się podatek od cienia. To, że jest oczywiście na przykład podatek od tego, że jak ktoś wystawia stoliki na terenie, wiecie, chodnika miejskiego, to jeszcze jakoś rozumiem, no bo zabiera jakoś miejsce, tak? Które nie należy do niego, to nie jest jego parcela, jego własność, tylko to jest własność miasta. Ale żeby płacić po prostu bzdurny podatek od cienia, wręcz uważam, że to jest, że tak powiem, dobra działalność, robienie cienia, czyli to, żeby ludzie się mogli schronić w cieniu, że kiedy na przykład świeci słońce, no we Włoszech bywa ciepło w wakacje, nie? Nie to, że cały rok, ale jednak tam jest generalnie no, śródziemnomorski klimat. No wiadomo, że w tych północnych Włoszech może trochę mniej. Ale jednak cień jest pożyteczną rzeczą, nie? To, że ludzie zapewniają innym ludziom cień, to jest w ogóle fajne. A jeszcze im każą za to płacić, nie? I de facto, kochani, nie znalazłem żadnego takiego racjonalnego wytłumaczenia. Tylko chodzi o to, że ten cień po prostu zajmuje przestrzeń, która nie należy do tego człowieka. Nawet, uwaga, nie chodzi tylko o daszki, tylko wystarczy, że ktoś sobie na przykład powiesi szyld, wiecie, szyld restauracji, nie, taki wystający, który rzuca jakiś cień na chodnik. Zapłaci stówkę euro rocznie od tego cienia. No absurdalne. Pomijając absurd tego oczywiście podatku, to jest bardzo ważna, bardzo fajna ciekawostka. Uważam, że tak powinno być. Jeżeli rzucasz cień w życiu, to powinieneś płacić za to. Co to znaczy? Kochani, cień to jest oczywiście zaciemnienie. Cień to jest sprawienie, że nie widać słońca. Cień to jest sprawienie, że cię nie grzeje. Czyli jeżeli twoje słowa, twoje uczynki, twoje decyzje, twoje zachowania sprawiają, że innym ludziom zachodzi słońce, że inni ludzie nie mogą odczuwać ciepła. Ja wiem, powiemy sobie, ale może to właśnie chodzi o to, żeby ich ochłodzić. Nie. Chodzi mi o tą negatywną stronę cienia. To powinieneś za to zapłacić. Znaczy, powinniśmy być obarczeni po prostu podatkiem od cienia, bo nie wolno ludziom zabierać słońca, nie wolno ludziom zabierać ciepła, nie wolno ludziom sprawiać, żeby żyli w ciemności. Jeżeli przez ciebie ktoś żyje w ciemności, powinnaś za to zapłacić. Kochani, nie róbcie innym cienia. Oczywiście poza tym cieniem, kiedy chcecie dać komuś ulgę, ale wiecie, że to jest zupełnie inne znaczenie cienia. Natomiast ten cień niedobry, ten cień, który zabiera ciepło, słońce i wprowadza ludzi w ciemność, nie wolno go robić i nie róbcie tego, a jak już, to zapłacicie za to gruby podatek. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję serdecznie za kolejne spotkanie. Bardzo, bardzo się z niego cieszę oczywiście. O matko, się po prostu nagadałem, zapowietrzyłem się. Zapraszam jutro na kolejny odcinek piątkowy, a jakże robimy to.
Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam. Wracamy do kolejnego dnia, który był, to było kiedy? To było we wtorek? Chyba we wtorek, kiedy był Dzień Życzliwości i Pozdrowień. To ja was dzisiaj życzliwie pozdrawiam. Miejcie się naprawdę dobrze. Z Bogiem, do jutra, wszystkiego pięknego. Pa, pa!